Dziś pijemy wino ze szczepu Merlot, wino chilijskie, 2020 rocznik z regionu Val de la Rapelle. Kogo my tu mamy? Kondora, tak? Czyli tak. Tamtejszy sen. Tamtejszy sen. Okej, okay, takie tam lata gdzieś wysoko w górach. Korek sztuczny, taki, ale ładnie zrobiony. Wino kupione w Lidlu za 25? Tak. 99. 24,99, czyli 25 zł. No i to kolejne wino z tej serii, takiej ze zwierzątkami. Większość z tych win jest bardzo zacnych. Ty napisałeś, że Gran Reserva to też powinno być takie pełne. 14,5% alkoholu. Wytrawne bardzo. Temperatura odpowiednia do podania. Dobra. Barwa ładna, rubinowa. Z fioletowymi kreksami. Nie, to już tak fioletowy. To delikatnie wchodzi już. Czarne porzeczki przekręcone, takie galaretka. Tak, tak, tak. Czarne porzeczko. Czarne, takie no, specyficzne. A przyjemny zapaszek. A to się teraz wywietrza. Ale bardzo. Czarna porzeczka, pierwszy dominujący. Kręćmy, kręćmy. Myślisz, że się jeszcze wykręci już? Tak, nie. Ale wiśnie też? Czy nie? Czy truskawki jakieś? Może delikatnie. W smaku. Ja jeszcze kręcę. Pierwszy. Jest w smaku ta czarna porzeczka? Nie. Tak, średnią. Bardziej truskawka. No, właśnie bardziej to dziwne jest. No. Tak. Truskawka wiśnia bardziej. Bo taki pierwszy bukiet to wyraźna porzeczka, czarna. A w smaku właśnie nie. Nie. No i pieprzność na pierwszym planie. I zostaje ona. No i zostaje taka ta kwasowość, nie za bardzo ona jest, nie? Kwasowość średnia jest. Średnia. Gdzieś tam trochę taniny, garbników. Może nie stoi to? Tak. Powinno się wydać zdecydowanie. No, 14% alkoholu i gdzieś za tą pieprznością chyba trochę jest tego alkoholu. Może nie za dużo, ale... Także co? My robimy przerwę, za pół godziny wracamy. Może to jest taki... Za zimne. Nie, no jest za zimne. Nie, nie. Jest takie potrzeba. Napisane, podawać 16-18 i tyle ona ma. Ale ten pieprz jest na pierwszym planie. Tak. No i on i się utrzymuje. I się utrzymuje. Utrzymuje. Trochę ziół jakichś takich jeszcze. Tak. I nie ma właśnie kwasowości. Nie, kwasowości. Nie ma. Nie, właśnie nie, takie nie. Dziwne. W cukier nie idzie, a... cukier nie idzie, w kwasowość. Te, głównie te przyprawy takie pieprzowe. Nie, trochę owocowości też jest, ale... No jest, ale to co do gatunku, to można było się tego spodziewać. Ale w sensie Merlot? No, że kwasowości takiej nie będzie wyraźnej. No, możliwe. Ale dobrze. Nie, no to dobrze. Też to beczka odpowiada za tą taką, bo to aż tanin, ma dużo tanin. To taniny, ta pieprzność jest przy tych... One później ci w język ewidentnie wchodzą. Ktoś, kto... Pierwszy, nie wiem... Czy ci się podoba? Na pewno się spodoba ludziom, którzy lubią dużą ilość tanin. To na pewno. Tylko, że te taniny są taką pieprznością podszyte. No, ewidentnie kwas
masowość mogłaby być. Tak, większa. No takie trochę te winy jest, przez to jest dziwne, nie? Takie, nie za często się spotyka tego, takiej właściwości. Nie jest dobre. Nie jest dobre? Znaczy nie wiem. Dobre, nie, jakoś... jest dobre. Nie. Ale nie najlepsze nie, jest. Jakoś... Brakuje. Tak. Fasowości brakuje. Tak, brakuje fasowości. To tutaj. Owocowości więcej, żeby było. To takie tylko ładnie. Pieprzny. No, w zapachu tak. I zapach. Znaczy ta pieprzność taka jest taniczna. To już nie ma tego zapachu. Uciekł? Mhm. Nie, trochę jest. To ten ale nie ma takiego wyraźnego. Czyli na pewno wino dla koneserów, którzy lubią taniny w dużych ilościach. Ale to nie są takie taniny jak w Riosze. Tutaj beczki za bardzo nie czuć, nie? Tak, nie, właśnie beczki nie. Ale właśnie ten pieprz wchodzi i te taniny, to właśnie taka cieka. W ogóle w bukiecie tej beczki. Beczkę to się szybko, łatwo wyczuwa, a tutaj jej nie ma. Okej, dobra. Ja nie wiem, nie oceniam dzisiaj. Ja 6. Nikt nie oceniał. No nie wiem, no nie wiem. Ja bym 6,5 dał gdzieś. Ja 6. 6, no dobrze, 6. No, czekamy na końcu. Podpowiadamy. Wypiję to. No i więcej do niego nie wrócisz. Nie. No dobra, ja bym dała 5, tak? 5. Się na tym nie dobra. No dobrze, 6,5. 6. 6. 6. Czyli taka normalna szóstka. Normalna, taka mało wybitna. No ale my się na tym nie znamy, tak? No, na tym winie. No ale wiemy, co lubimy. No to nie jest to, co lubimy. No. Okej, okay. Czyli do tego, do kondora nie będziemy wracać. Chociaż samego Merlota lubimy, tak, często pijemy. Ale może za godzinę będziemy przejść. Dobrze. Także od nas na razie 6, zobaczymy, jak się wydycha. Najpierw zrobimy dogrywkę. Będziemy robić. Także do kupienia w Lidlu 25 zł. Pozdrawiamy.